Jak nazywa się nowy, innowacyjny biznes produkujący deski? Startup. No, że startup, no. Znowu nie kumają. Nic nie kumają na tych YouTubach. Bez sensu. Witajcie, drodzy ludzie! Taka jest inflacja, że nawet bardzo drodzy! Witam Was serdecznie, ja nazywam się Maciek Wieczorek, a to jest Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś odcinek dla przyszłych przedsiębiorców, początkujących przedsiębiorców lub takich przedsiębiorców, którzy czują, że coś nie idzie po ich myśli, mimo że robią, to jakoś tych rezultatów nie ma. Czyli jak zacząć dobry, sensowny, działający biznes czy przedsiębiorstwo, jak zacząć swoją firmę, i znajdą tutaj content dla siebie zarówno ludzie, którzy nigdy swojej firmy nie mieli i będą otwierać pierwszą niebawem, jak i ludzie, którzy mają, no ale tak jakoby nie mieli, w sensie albo zbankrutowała, albo nie przynosi jakichś sensownych zysków i chcieliby znaleźć powód, dlaczego. Dożyliśmy pięknych czasów. Można sobie obejrzeć YouTube'a i zobaczyć coś, co tak naprawdę jest mega poważne. I dlatego dziś Was zachęcam. Mimo że prowadzący jest niepoważny, ale program jest poważny i temat jest poważny, bo tak naprawdę ktoś z Was podejdzie do tego na serio, to ten odcinek oszczędzi Ci może lat życia, może setek tysięcy złotych, może mnóstwa nerwów i tak dalej, bo to są rzeczy naprawdę istotne, więc potraktuj to na serio, pomimo że forma przekazu może być nieraz dosyć zabawna. Na początku jeszcze info, że na stronie naszego wydawnictwa ekspertia.com.pl trwają premiery pierwszego naszego komiksu, którego bohaterami są ludzie, którzy udzielili nam wywiadu w Ekspercie w Bentleyu. Także myślę, że bardzo ciekawy, nietypowy projekt. A oprócz tego również książka Ekspert mody męskiej. Jak domyślasz się, nie ja jestem autorem, tylko ktoś, kto naprawdę się na tym temacie zna, czyli Albert Borowiecki. Zachęcam Cię do zerknięcia tam. Chciałbym pogadać z Tobą o tym, co trzeba zrobić samemu ze sobą przed otworzeniem firmy albo przed otworzeniem kolejnej firmy, żeby ta tym razem zaczęła zarabiać. Przygotowałem dla Ciebie listę 20 pytań i chciałbym, czy raczej polecam po prostu, bo tam Ty decydujesz, ale polecam zrobić to z kartką i długopisem. Nawet jeżeli oglądanie tego odcinka zajmie Ci przez to 10 razy więcej czasu albo będziesz go oglądać 3 razy i będziesz później robić notatki przez 7 godzin, to jest 7 godzin planowania, które spowoduje, że później będziesz podejmować lepsze decyzje. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze dlatego, że jako mi udało się postawić trochę biznesu w życiu i trochę też udało mi się położyć, ale to też są cenne wnioski. Natomiast chyba przede wszystkim chodzi o to, że pracuję od wielu lat z przedsiębiorcami. Robię z nimi wywiady, robię rozmowy, spotykam się, gadam. No znam ich tysiące. I tych, którym wyszło, tych, którym nie wyszło. W związku z czym, no, trudno z tego nie wyciągnąć jakichś wniosków i nie zobaczyć pewnych wzorców, tak, że ci, którym wychodzi, mówią to i to, ci, którym nie wychodzi, mówią to i to. To może trzeba zmienić podejście i wtedy będzie działało. I dzisiaj zastanowię się z Tobą nad Twoją aktualną bądź przyszłą firmą i zadamy 20 pytań, na które warto, żebyś odpowiedział na kartce z długopisem, zastanawiając się naprawdę poważnie. Co mnie zainspirowało do tego odcinka? Pomijając oczywiście regularne pytania, że zrób coś dla początkujących przedsiębiorców, ale tak naprawdę jedna rzecz mnie zainspirowała, której wcale nawet ja nie widziałem, ale podobno ostatnio dostałem takiego cynka, że na naszej grupie na Facebooku Biznes 2.0 jedna osoba zapytała, żadnych nazwisk, zapytała o biznes model swój, a konkretnie co, gdzie, jak, w temacie bubble tea, czyli że otworzę tutaj w galerii handlowej punkt z bubble tea i no i tu mam jakieś wyliczenie i tak dalej. W związku z czym, jeżeli ktoś robi biznes od wielu, wielu lat, przerobił przeróżne modele biznesowe, od takich bardziej internetowych, po bardziej fizyczne, lokalne, po fizyczne, nielokalne i tak dalej, no to ktoś taki w 3 minuty, słysząc bubble tea w galerii handlowej, mówi nie, nie rób tego. Absolutnie. I okazuje się, że na grupie Biznes 2.0 nie zabrakło fajnych, sensownych przedsiębiorców, którzy zaczęli to wyliczać, pokazywać, jakie są dziury w tym planie i dlaczego ten plan nie zadziała. Wydaje się, że ta osoba
i tak chcę przejść przez to samemu. No i spoko, no każdy ma prawo, jak najbardziej. Tu nikt nie chce nikogo demotywować, w zasadzie wręcz przeciwnie. Chcemy motywować do robienia rzeczy praktycznych, działających. Natomiast jeżeli ta osoba ogląda ten odcinek, to ja się podpinam pod całą rzeszę przedsiębiorców, którzy tam napisali, nie rób tego. Bo ja osobiście znam parę osób, które na takim biznesie no, wtopiły całkiem niemałe pieniądze i do dziś się próbują wykaraskać. Także naprawdę tam się wyliczenia nie zgadzają. No ale właśnie, skąd to wiadomo? Bo tak jak mówię, no ktoś robi biznes długo, pewne rzeczy przerobił, to tak na intuicję już ma, że widzi, że to sensu nie ma, a to może mieć. W sumie to są jedyne dwie opcje. Natomiast są też konkrety. Konkretne pytania, takie jak 20 te, które zaraz padną, które na to również wpływają i które pomogą Ci zauważyć rzeczy, które być może zauważyłbyś później, za rok, 2, 7, 12, dopiero za jakiś czas. A możesz zauważyć je już teraz. I mam dla Ciebie te właśnie pytania. Pierwsze pytanie jest pytaniem technicznym. Czy ja w ogóle potrzebuję firmy? Bo bardzo często ktoś myśli sobie, dobra, mam jakiś pomysł na produkt, na usługę i tak dalej, to idę założyć firmę. Nie, to nie jest właściwa kolejność. Właściwa kolejność to jest przetestować ten pomysł, tę usługę, ten produkt, czy w ogóle ludzie to kupują. Po co ci firma, jak masz produkt, którego ludzie nie chcą kupować? No, bez sensu. A jak to zrobić, zapytasz? Opcji jest multum, całe multum. Pierwsza opcja, której nie zalecam, bo jest nielegalna, to jest udawać, że cię nie ma. Czyli robić to, sprzedawać taki produkt lub usługę. No i tyle. I nie macie. Druga forma to jest modyfikacja tej pierwszej, już legalna, czyli działalność nierejestrowana. Czyli tam jakaś działalność do jakiegoś małego zysku miesięcznego może być nierejestrowana, trzeba tylko jakoś tam, nie wiem szczerze mówiąc co trzeba, bo to jest mały rodzaj działalności, ale można to zrobić. Jest to na pewno dużo prostsze, nie płaci się tych ZUS-ów pełnych i tak dalej. Cudawianki. Trzecia forma to jest zastanowić się, kogo znasz, tak? Masz wujka, który ma firmę, lubicie się, to powiedz wujku, ja będę szukać klientów na mój produkt. Jeśli jakiegoś znajdę, to czy możesz wystawić fakturę? I zafakturować po prostu. I wtedy ty się rozliczasz z wujkiem z ewentualnych zysków. Może ich nie będzie. I wtedy wiadomo, że cały plan wziął w łeb, a może wujek wystawi tylko dwie faktury, bo znajdziesz tylko dwóch klientów. To po co ci rejestrowanie firmy, kombinowanie, cudawianki, tam ZUS-y, SRUS-y, nie wiadomo co. To nie jest właściwy pierwszy krok, jeżeli masz nieprzetestowany model biznesowy. To jest zajmowanie się jakimiś tam formalnościami, kiedy tak naprawdę kluczem jest sprawdzić, czy w ogóle twój pomysł ma sens. Także pierwszy krok, czy potrzebuje w ogóle firmy. Jadę dalej. Pytanie drugie. Czy chcę działać sam, czy ze wspólnikiem? Czyli czy jestem takim człowiekiem, który lubi ogarniać wszystko samemu, lubi wszystko nadzorować, od księgowości po tematy prawne, po pracowników i tak dalej, czy jednak fajnie by było działać z kimś? To pytanie może przynieść różne odpowiedzi tak naprawdę, bo ktoś może jutro chcieć otworzyć firmę ze wspólnikiem, ale jak się teraz nad tym zastanowi, z kartką i długopisem, czy ja naprawdę chcę działać z tym gościem, czy wyobrażam to sobie za rok, dwa, siedem, czy po prostu zakładam z nim firmę, bo się napatoczył, to może wtedy stwierdzisz, kurczę, może jednak nie. Jest część ludzi, którzy lubią i mogą działać w zasadzie tylko jako takie samotne wilki, że oni muszą mieć pełną decyzyjność nad wszystkim, robić wszystko, ogarniać wszystko, zarządzać wszystkim. Ja myślałem, że tak mam kiedyś, a się okazuje, że mam dokładnie przeciwnie. Każdy mój projekt chcę robić z kimś, ponieważ widzę, że to ma dużo więcej zysku niż ryzyka. Znaczy, ryzyko jest, tak, że jakaś spółka z kimś nie wyjdzie, ciężko się będzie potem podzielić kasą czy firmą, bo jeden chce dalej robić, drugi nie chce i tak dalej, trzeba się będzie dogadać, albo ktoś kogoś oszuka, chociaż to są rzadsze sytuacje niż by się wydawało. Natomiast jakieś tam ryzyka są, ale zysk jest niewspółmiernie duży. Bo nagle masz synergię, tak? Czyli 1 plus 1 to się robi 11, bo ty umiesz coś, ten drugi umie coś zupełnie innego. My mamy w spółce mnie, człowieka, który lubi gadać do kamery, pomimo że jest skrajnym introwertykiem, ale przez to nie uczestniczy w zbyt wielu spotkaniach, nie robi narad i tak dalej. No jest Kacper, który też lubi sobie pogadać do kamery, ale bardziej tak frywolnie, żeby nie powiedzieć o niczym, ale to sami ocencie na kanale Smart Life, więc przeróżne tematy z różnej beczki i tak dalej.
Natomiast tak ogólnie to lubi kawusie, spotkania z ludźmi, dealowanie i tak dalej. Nie lubi jakichś takich rzeczy, które ja uwielbiam, czyli zarządzanie wszystkim, tworzenie strategii, rozpiska, klepanie procedur i tak dalej. Jara mnie to, mógłbym to tylko robić, zresztą w większości tylko to robię. A on raczej pogadałby, spotkał się, udealował i tak dalej. I to jest właśnie to. Dzięki temu to działa. A gdybym ja robił wszystko samemu, może by zadziałało, może na mniejszą skalę, a może wcale. Nie wiadomo. Więc uważam, że osoby, które robią coś same, tylko dlatego, że akurat nie mają wspólnika, być może warto, żeby jednak poszukały. Może chwilę poczekały, zastanowiły się, gdzie go znaleźć. Może już znasz kogoś, kto ma podobne wartości, ale inne umiejętności, uzupełniające się. I wtedy masz model idealny. Te same wartości, inne kompetencje. Bajka. Także to jest dobre pytanie, czy chcesz w ogóle robić to samemu, czy ze wspólnikiem. Uprzedzam, że to nie ma związku z formą prowadzenia firmy. Ja nie mówię o wspólniku, w sensie tam załóżmy spółkę z o, bo wiesz, ja znam ludzi, którzy mają spółkę z żoną, z mężem, czyli tak naprawdę robią sami. Czyli niby mają spółkę, ale są tymi samotnymi wilkami. Znam też ludzi, którzy mają jednoosobową działalność na ryczałcie, czyli oficjalnie są sami, ale tak naprawdę mają dwóch wspólników, tylko rozliczają się jakoś inaczej, fakturują się i tak dalej. Więc nie mówię teraz o formie, tylko o sposobie, o tym, co sobie wybierasz. Warto się nad tym zastanowić, czy chcesz działać z kimś, bo być może chcesz i warto się nad tym zastanowić. No i to nas naturalnie prowadzi do pytania trzeciego, późniejszego, czyli jaką formę działalności wybieram i dlaczego? Bo jeżeli ty chcesz prowadzić firmę na JDG, jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego, że księgowa, nie na ryczałcie, tylko na liniówce, bo księgowa powiedziała, że tak większość jej klientów ma, to nie można tak firmy prowadzić. Znaczy w ogóle nie można tak decyzji życiowych podejmować, ale też JDG na liniówce teraz w tych czasach, gdy jeszcze składka zdrowotna dźwignięta i tak dalej, bez sensu. Bez sensu. W ogóle ta forma działalności nie powinna istnieć tak naprawdę. Więc jak JDG, to na ryczałcie wyłącznie. Jak nie JDG na ryczałcie, to spółka z o. A kiedy spółka z o, a nie JDG na ryczałcie, zapytasz? No i właśnie, to jest do przegadania albo z dobrym księgowym, albo raczej bardziej z doradcą podatkowym. Tak? Uprościć by to można było do tego, że tak naprawdę prawie każdy początkujący przedsiębiorca powinien albo robić jednoosobową działalność na ryczałcie, albo spółkę z o. Kiedy które? Jeśli robi cokolwiek, co jest ryzykowne, jakiekolwiek generuje ryzyko, chce leasingować coś, kredytować, nie pochwalam, ale jeśli ktoś tak ma, wyłącznie spółka z o. Jeśli ktoś będzie stawiać osiedla, dużo inwestować, spółka z o. Jeśli ktoś chce prowadzić działalność, która może generować kary jakieś, tak, bo jest niejasna, tak, emitować własną kryptowalutę, nie wiadomo, czy nie będzie kara z KNF-u 1 000 000 zł za to, spółka z o. JDG na ryczałcie wtedy, kiedy nie ma tych wspomnianych przeze mnie czynników oraz kiedy twoja JDG się w ogóle opłaca na ryczałcie, bo to nie jest tak, że każdy sobie może ryczałt zrobić, tylko jest tabelka, kto może robić jaki ryczałt. Na przykład, jeżeli działasz w branży e-commerce, to po pierwsze wejdź na ekspertia.com.pl i kup książkę e-commerce 2.0. Tam masz chyba 600 stron, czy na pewno ponad 500, o tym, jak tworzyć sklepy internetowe, nie technicznie, tylko przede wszystkim, jak je promować, marketować. Zapraszam gorąco. W każdym razie, ale po drugie, chodzi o to, że jeżeli działasz w branży e-commerce, czyli zajmujesz się tym, żeby taniej kupić, drożej sprzedać i wysłać, to ty możesz mieć ryczałt 3%, ryczałt od przychodu. I wtedy to się opłaca, wtedy to jest dobry deal. To nawet z CIT-em 9% na spółce z o, czyli 9% dochodówki, to nawet wtedy wygrywa JDG na ryczałcie, tak? Ktoś inny może prowadzić ryczałt na stawce 8,5%, bo przygotowuje jakieś materiały edukacyjne i tak dalej. Ktoś inny może prowadzić już na wyższym, jest jakimś lekarzem, no to powiedzmy, że to ma 15%, nie pamiętam. I wtedy musi już kalkulować, czy to może się opłacać, czy to ma sens, czy bardziej wtedy spółka z o jednak i 9% od dochodu niż podatek od całego przychodu. Ale nie w każdej branży znowu można, bo lekarze chyba nie mogą mieć spółki z o tak po prostu. Także znowu są kwestie, które trzeba przedyskutować, nie na rympał. Ja to kiedyś robiłem na rympał, tak? Poszedłem i się pani księgowa mnie pyta w 2000, nie wiem, którym roku, dawno temu, kilkanaście lat temu, a jaka forma rozliczenia? I mi tam podaje jakaś karta podatkowa, księga przychodów czy liniówka.
No ja słyszałem w telewizji, że liniówka to jest jakaś dobra zmiana, tak, że Tusek wprowadza liniówkę i że to będzie dobre. No to mówię, to liniówka. Ale nie rozważałem w ogóle, co to jest, jak to działa, dlaczego to działa, tak? Znaczy, jakaś logika w tym była, tak, że wiedziałem, że progi podatkowe to jest wał grubymi nićmi szyty, to się rzuca w oczy. Ale tam jakiś ryczałt, nikt mi o czymś takim nie powiedział. Karta podatkowa to do dziś chyba nie wiem, jak to w 100% działa. W zasadzie to już w ogóle nie działa. I tak dalej, więc to jest ważne, żeby się naprawdę nad tym zastanowić. Polecam Ci na przykład nasz kurs sekretyspółek.pl, tam się możesz nad tym zastanowić dogłębnie bardzo, zobaczyć wszystkie plusy, minusy spółek, jest zdecydowanie więcej plusów, ale dla niektórych ryczałt może być tą właściwą formą. Czyli podsumowując, dla prawie wszystkich przedsiębiorców w tym kraju jedyne formy dopuszczalne prowadzenia działalności to jest spółka z o.o. lub jednoosobowa działalność na ryczałcie. Żadne tam liniówki, badziewia i tak dalej, jak również nie. Spółka komandytowa to takie rzeczy się załatwia z doradcą podatkowym. Tak, siada się z nim i się mówi, mam takie coś, chcę robić to, to i to. I wtedy może wyjść spółka komandytowa. Większość przedsiębiorców to dla nich nie jest rozwiązanie, ale z doradcą jak usiądziesz i masz coś niesamowicie ciekawego, nietypowego, to może wyjść spółka komandytowa. Dla niektórych bardzo nielicznych może wyjść prosta spółka akcyjna. Aczkolwiek gdy się zaznajomiłem z tematem, to wydaje mi się to mocno przereklamowane rozwiązanie. W zasadzie nie wiem po co. No ale może dla kogoś, tak? Ktoś usiądzie z doradcą podatkowym i w tym konkretnym przypadku prosta spółka akcyjna to będzie to. I dla niektórych przypadków również CIT estoński. Natomiast to są trzy takie case'y, czyli komandytowa, CIT estoński, powiedzmy, tak to nazwijmy, choć to w spółce z o.o. jest, no, ale nieważne, czy spółka akcyjna, to są tematy na rozmowę z doradcą podatkowym. Natomiast spółka z o.o. i JDG na ryczałcie to są dwie takie najpopularniejsze formy, które w ogóle powinny być najpopularniejsze, tak? A jeszcze wciąż dużo ludzi, najwięcej, ma JDG na jakichś liniówkach i przepłacają w cholerę pieniędzy, tracąc tak naprawdę. Także to jest bardzo ważne pytanie. Dobra, aha, no i broń Boże, błagam Was, co to jest spółka jawna i spółka cywilna? Co to są w ogóle za dziwne, dziwaczne twory? Spółka cywilna to w ogóle jest abstrakcja, tak? To tak jakby dwie osobne firmy się połączyły i się teraz przyjaźnią. No nie wiadomo po co. Mogłyby dalej istnieć dwie osobne firmy i podpisać ze sobą umowę o współpracy business to business. Byłoby prościej, łatwiej i nie byłoby potem kwasu, który w spółkach cywilnych może być. Spółka jawna to też jest jakiś dziwaczny twór, więc to odradzam takie rzeczy, tak jak mówię, jedynie JDG ryczałt lub spółka z o.o. lub w zaawansowanych przypadkach, ciekawych firmach, nietypowych rozwiązaniach. CIT-y estońskie, spółka akcyjna lub prosta spółka akcyjna, tudzież komandytowa i tak możemy zamknąć temat rozliczania firmy. Jedziemy dalej zatem. Pytanie numer 4. Czy wybrałem księgową adekwatną do mojej formy prowadzenia firmy? Czyli jeżeli wybierasz spółkę z o.o., to czy masz księgowego bądź księgową, który się zajmuje spółkami z o.o.? Bo inaczej problem. Jak będziesz rozliczać spółkę z o.o. w firmie księgowej zajmującej się wyłącznie firmami JDG ryczałtowymi na przykład, to będą kwiatki. To będą rzeczy straszne wychodziły, bo to jest innego rodzaju księgowość, więc to musi robić inna osoba. Mało tego, jak pójdziesz do księgowego, który zajmuje się jednoosobowymi działalnościami i spytasz go o poradę, czy warto robić spółkę z o.o., to on ci zawsze powie, że nie. Bo on tego nie robi, nie zarabia na tym, nie chce mu się tego liczyć, jest to dla niego zbyt skomplikowane. Stwierdziłby, że nie ma w tym swojego biznesu, więc on tobie też będzie odradzać, nie patrząc na konsekwencje. Twoje konsekwencje, bo to tylko ty je poniesiesz. Także bez sensu w ogóle pytać kogoś takiego. Pytaj księgowego od spółek z o.o. w temacie spółek z o.o. Pytaj księgowego JDG w tematach JDG. I tylko takiego księgowego wybieraj. Jeśli masz spółkę z o.o., wpadaj poniżej tego nagrania, bo mamy tam formularz, który możesz wypełnić, zostawiając namiary i my ci załatwimy księgowego, który się zajmuje tylko spółkami z o.o. Przy JDG na ryczałcie to w zasadzie dowolne w miarę ogarnięte biuro rachunkowe sobie da radę, bo podatki na ryczałcie są mega proste do obliczenia, sam z kalkulatorem byś to ogarnął, ale to nie znaczy, że to polecam.
Natomiast w tym jest łatwiej. Przy spółkach z o.o. to jednak trzeba mieć biuro dedykowane, zajmujące się tematem spółek wyłącznie. Czyli czy wybrałem księgową specyficzną dla tej formy? Pytanie piąte. Czy rozmawiałem z doradcą podatkowym? To jest ważne pytanie. Nie dlatego tylko, że no mamy kancelarię ekspertia prawno-podatkową, mamy i prawników, i jej gości od podatków. Zachęcam Cię na kancelariaekspertia.pl jak najbardziej. Ale spokojnie. Ja to nie dlatego mówię, bo mówię to od lat. Wiele lat przed powstaniem naszej kancelarii już o tym mówiłem, że to jest mega ważna rzecz. Że prawo podatkowe w Polsce to jest zagmatwana dziedzina. Nie uczą tego w szkole, nie uczą tego na uczelni ekonomicznej. Nigdzie tego nie uczą. No i co? To skąd początkujący przedsiębiorca, albo nawet doświadczony po paru latach robienia prostej małej firmy, skąd on to ma wiedzieć? Jak tych przepisów jest tyle, one się nawzajem wykluczają, komplikują i tak dalej. Jest mnóstwo różnych aspektów, których nie ogarniesz, bo nawet nie masz na to czasu, bo ty się musisz zajmować, nie wiem, importem swojego produktu, albo wyrabianiem jakiegoś produktu, albo dostarczaniem jakiejś usługi. Ty się nie możesz zajmować wszystkim, tak? Czyli jeszcze rozkminianiem elementów prawa podatkowego i nowego ładu. Od tego jest doradca podatkowy, który tylko tym się zajmuje. On od rana do wieczora siedzi i to czyta i prawdopodobnie ma też zespół, który czyta razem z nim, więc każdy z nich ogarnia coś innego. W dodatku on miał na przykład 200 klientów przed tobą, więc już przerobili tyle różnych case'ów, że on jak z rękawa będzie mieć dla ciebie rozwiązanie. Zarówno pomoże w wyborze formy prowadzenia działalności, jak i różnych innych elementów podatkowych, które są mega ważne. Przecież jest tyle niuansów w prawie podatkowym, że głowa mała, no po prostu, że niektóre usługi są z VAT-em, inne są bez VAT-u, jeszcze inne są z VAT-em, ale czasami albo z innym niż kiedy indziej, a ryczałt może być na jednej stawce i na drugiej w jednej firmie, tylko to trzeba jakoś rozpisać. Cudawianki, a w ogóle są limity ryczałtu, ale też limity niższego CIT-u, 9% dla spółek, bo jak się go przekroczy, to jest wyższy CIT. Jest tyle elementów, że po co ty masz siedzieć z wujkiem Google i szukać losowych odpowiedzi, które czasem będą trafione, a czasem nie? Jak możesz pogadać z doradcą podatkowym? On ci na strzał na przykład powie, że jak planujesz mieć na razie małe obroty jeszcze, bo dopiero zaczynasz, to być może nie warto robić VAT-u w ogóle. No bo do 200 tysięcy przychodu miesięcznego nie wchodzisz na VAT. Ja tam kiedyś, jak zakładałem pierwsze firmy, od razu rejestrowałem na VAT, no bo się pytali księgowi, rejestrujemy do VAT, to ja myślałem, no produkty w sklepach mają VAT, to chyba trzeba rejestrować do VAT, żeby legalnie móc działać, nie? I rejestrowałem do VAT i płaciłem VAT od usług, które wcale nie musiałem mieć VAT-u. Czyli traciłem 23%, bo sprzedawałem osobom prywatnym, a nie firmom. Nie będę może wchodzić tu w szczegóły, żeby nie zawracać gitary zbędnymi detalami. Chodzi o to, że no można sprzedawać bez VAT-u do 200 tysięcy przychodu rocznie. Wielu przedsiębiorców nie wie nawet o tym. Spotkanie z doradcą podatkowym powoduje, że inwestujesz parę stów, ale to naprawdę jest inwestycja, bo to się nie może nie zwrócić. Nie ma jak, żeby to się nie zwróciło. Także warto. Jak nas nie lubisz, to nie szukaj na kancelariaekspertia.pl, tylko u konkurencji. A jak nas lubisz, to zapraszam do nas, bo mamy do tego naprawdę fajnych ludzi. Punkt szósty. Pytanie szóste. Czy naprawdę potrzebuję biura? Jest jakiś taki mit przedsiębiorczości, że trzeba biuro, który ignoruje fakty, że Apple powstało w garażu i wiele bardzo dużych firm powstawało w garażu, gdzie się dało, tak? Gdzie popadnie, na biurku w kuchni. Po prostu, gdzie trzeba było, to się pracowało. Natomiast wielu przedsiębiorców początkujących myśli sobie jakoś magicznie, że sam fakt istnienia biura jakoś powoduje, że nie wiem, ci ludzie przychodzą do tego biura, znaczy dobra, jak masz piekarnię, no to wiadomo, że musisz mieć lokal, gdzie będziesz to sprzedawać. No też nie musisz, bo piekarnia w e-commerce to też moim zdaniem będzie dobry deal już niebawem. W każdym razie, no ale dajmy na to, że ktoś ma działalność, że musi mieć lokal, ludzie tam przychodzą, wiadomo, im bardziej w centrum, tym lepiej, czy w jakiejś dzielnicy, gdzie dużo ludzi. Jasne, ale ludzie otwierają firmy typu agencja nieruchomości i mają biuro. Po co? Po co to komu? Znaczy, jak to jest duża agencja, ma dużo agentów i chcą sobie robić szkolenia i mają już przychód, tak? Dobra. Ale początkujący przedsiębiorca, on będzie agentem nieruchomości albo on będzie szkoleniowcem, który robi szkolenia w różnych miastach albo w firmach, w korporacjach, czyli nie u siebie fizycznie w tej siedzibie. Albo jest freelancerem, grafikiem, montażystą i tak dalej. Po co biuro? No, bo Maćku, jak będę mieć biuro w reprezentatywnej dzielnicy, to i ładne, przeszklone, z pufami, koniecznie do wygodnego siedzenia,
to wtedy łatwiej będzie zarabiać miliony. Bzdura, wręcz trudniej. Trudniej będzie zarabiać miliony, no bo będziesz siedzieć w tym biurze, będziesz do niego przywiązany, zamiast myśleć o skali, czyli jak siedząc w Warszawie sprzedawać w Gdańsku, to będziesz myśleć sobie, no mam tutaj biuro, to jak sprzedawać na Wilanowie, bo ono jest na Wilanowie. Czyli skala maleje przez to biuro. Koszty za to rosną, tak? Bo za biuro się płaci, ono nie jest niestety darmowe, więc trzeba za to płacić. Owszem, ja wiem, jak cała twoja rodzina ma, dzieci mają nauczanie online i żona, mąż mają pracę zdalną, to faktycznie, a wy mieszkacie w kawalerce, być może warto wtedy poszukać jakiegoś rozwiązania, tak? Bo to rzeczywiście, to jest niebezpieczne. To fakt. Ale być może to też, byle jakie rozwiązanie, w sensie jakiś coworking, gdzieś tam jakiś, jakaś miejscówka, gdzie da się za parę stówek miesięcznie przysiąść, mieć kompa i kibel i prąd i tak dalej, i czajnik. I wystarczy. Reprezentatywne biuro to jest relikt przeszłości. To jest bzdura. Powiem ci tak. Jest se program, taki jak ten, nie? Robimy wywiady z milionerami. Byli tu ludzie, nawet miliarder jeden był, a milionerów to na pęczki. Są tu ludzie wysokiego, niesamowitego kalibru. No to teraz ci powiem, powiedz ty mi, przyjacielu, jakie ja mam biuro, jak wygląda moje biuro? Jak tam jest? Nie wiesz! Oczywiście, że nie wiesz. Żaden z moich klientów nie wie, jak wygląda moje biuro. Ponieważ nic tam nie nagraliśmy, nic tam, nigdy tam nie weszła kamera, nic tam się nie dzieje, ponieważ to jest moje miejsce pracy i tyle. I ono w zasadzie nie dość, że jest małe, bo mam najmniejsze pomieszczenie w moim biurze, bo lubię małe zamknięte pomieszczenie. Jestem antyklaustrofobikiem. Do tego jedna ściana jest oklejona takimi gąbeczkami, no bo często nagrywam jakieś materiały audio, tak? Jakieś zapowiedź gościa, więc jest mikrofon, mikser do tego i ściana, która pochłania echo i tak dalej. No nie jest to specjalnie ani reprezentatywne, ani fajne. No i co? Nic. I wyobrażasz to sobie? I Rafał Brzoska z Impostu mówi, no miło chłopaki, że mnie zapraszacie do eksperta w Bentleyu, ale najpierw chciałbym zobaczyć zdjęcia waszego biura, bo jak jest słabe, niereprezentatywne, no to ja nie przychodzę do programu. Ke? No absurd. Bez sensu. Biuro nikogo nie obchodzi. Tak naprawdę. Chyba, żebyś robił jakieś, wiesz, takie biznesy dziwnej treści. Takie, że emitujesz własną kryptowalutę, która w dodatku jest zarejestrowana na Seszelach i tak dalej, to wtedy jak robisz coś tak dziwnego, podejrzanego i masz biuro w takiej dzielnicy, że oni na Google Mapach zobaczą, że ta dzielnica to tam w sumie nic nie ma poza jakąś jedną ruderą, to faktycznie to może być problem, chociaż doświadczenie różnych oszustów tego świata pokazuje, że nawet wtedy da się. Natomiast czy potrzebujesz realnie biuro? Uważam, że w większości wypadków nie, zwłaszcza przed otrzymaniem pierwszych przychodów, przed znalezieniem pierwszych klientów. A tu już biura i inwestycje zupełnie niepotrzebne do szczęścia. Punkt siódmy. Czy jestem zabezpieczony? To pytanie być może usłyszałeś w wieku nastoletnim parę razy od koleżanki, ale już tak na serio mówiąc, to bardzo ważna rzecz, żeby nie robić przedsiębiorczości na rympał, ponieważ przedsiębiorczość, jak wszystko w życiu, wiąże się z ryzykiem. Na pewno dużo większym niż praca etatowa, z której co najwyżej wyjdziesz z zerem złotych, bo cię zwolnią, a w przedsiębiorczości możesz wyjść z dużo większymi problemami, jeśli się nie zabezpieczysz. Jak się można zabezpieczać? Po pierwsze oczywiście spółka z o.o., która swoją nazwę ma od tego, że jest ograniczoną odpowiedzialnością. I to jest ważna rzecz, tak prosta, tak oczywista i tak dalej. Przypominam, sekrety.spółek.pl, tam masz więcej detali na ten temat. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest rozdzielność majątkowa, czyli jak zamierzasz robić cokolwiek, co generuje ryzyko, a już zwłaszcza na JDG, na przykład na ryczałcie i tak dalej, i jest tam jakieś ryzyko, tak? Jakiś kredyt, zatrudnienie dużej ilości ludzi na jakimś kontrakcie albo na termin pracujesz, tak? Czy masz jakiś towar na termin i czekasz 60 dni, aż ci zapłacą, bo dostarczasz coś do marketów albo jakieś materiały budowlane, wtedy rozdzielność majątkowa jest koniecznością. Pokaż to żonie. Celowo mówię żonie, bo kobieta, jak prowadzi biznes i powie mężowi, że rozdzielność majątkowa, to on raczej nie czuje tu szwindla. Mówi, a dobra, no, bezpieczeństwo. A jak mąż to mówi kobiecie, to tak z doświadczenia z przedsiębiorcami mówię. Jak mąż kobiecie mówi, znaczy żonie w sensie, mąż żonie, facet kobiecie, mówi, że kochanie, zróbmy rozdzielność majątkową, to jej pierwsza myśl zazwyczaj jest, kurczę, on mnie chce wykolegować. Ewidentnie. Ewidentnie chce robić biznesy, zarabiać i zwinąć się z młodszą za 10 lat.
To jest pierwsza myśl. Nie winimy za to kobiet, ponieważ ich, no, dla nich bezpieczeństwo jest ważne, a rozdzielność majątkowa jest tworem dosyć nieznanym, tak, skomplikowanym, wydaje się. Bo ogólnie to jest prosta rzecz, ale o tym się też nie mówi. Więc tu trzeba usiąść, wyjaśnić, pogadać. Pamiętajmy, że na wypadek taki, że on by ją chciał puścić z niczym, da się zrobić różne umowy notarialnie poświadczone, dodatkowe i tak dalej, więc są inne rozwiązania. Natomiast rozdzielność majątkowa to jest akt najwyższej miłości przedsiębiorcy do swojego małżonka. Ponieważ on, będąc przedsiębiorcą, to tak jakby trochę jechał na wojnę. No, może wróci, będzie wielkim zwycięzcą, dostanie ordery i bogactwa. A może wróci bez nogi. No i tak jest, jak się jest przedsiębiorcą, to można metaforycznie stracić nogę, dostać traumy i tak dalej. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. I wtedy, no więc pytam się ciebie, przedsiębiorco, albo żono przedsiębiorcy, albo mężu przedsiębiorczyni, pytam, czy jak już ta osoba jednak jedzie na tą wojnę do tego Iraku, to czy na pewno ma brać ciebie ze sobą? Po co to komu? Czy to będzie lepsze dla was, dla waszej rodziny, dla waszych dzieci aktualnych bądź przyszłych? Nie! I tak wygląda działanie bez rozdzielności majątkowej. To jest jak po prostu, kochanie, jadę do Afganistanu, jedź ze mną, pakuj się. Po co? Po co ryzykować nadmiernie? Jak można to zabezpieczyć i w razie czego jedna osoba idzie na dno i to też dużo mniej tak naprawdę, bo wtedy druga osoba otworzy firmę swoją na siebie i można zacząć od nowa, nowe życie i tak dalej. Także rozdzielność majątkowa to jest przykład rozsądnego zabezpieczenia. Jakieś umowy, tak? Czyli jak ty zamierzasz ściągać jakiś towar, importować go albo produkować, czy masz na to umowy? Jeżeli będziesz masażystą, czy masz ubezpieczenie? Tak, że złamiesz komuś kość przez przypadek i tak dalej. Czy jesteś od tego ubezpieczony? Jak jesteś agentem nieruchomości albo stawiasz, jesteś deweloperem, stawiasz budynki, czy masz ubezpieczenia od tego, że to się rozpadnie, wybuchnie, nie wiem, zawali i tak dalej. Przedsiębiorczość wbrew pozorom to nie jest gra na krawędzi. Nie. To jest dla szaleńców. Przedsiębiorczość to jest, owszem, podejmowanie jakiegoś ryzyka, ale na to ryzyko najpierw się człowiek przygotowuje odpowiednio, tak? Czyli to jest trochę jak lot w kosmos, tak? Robię coś nowego, co mało ludzi robiło i tak dalej. Sukces może być niesamowity, ale nie wsiadam do pierwszego lepszego statku, który wygląda na kosmiczny i lecę, tylko najpierw przez parę lat przygotowujemy wszystkie modele matematyczne i fizyczne, żeby ta rakieta poleciała i nie wybuchła. W przypadku przedsiębiorczości nie trzeba paru lat przygotowań, ale trochę usiąść i przemyśleć wypada. Także przygotować sobie może jakąś umowę z prawnikiem, jeżeli robisz jakąś działalność, gdzie coś się może dziwnego wykrzaczyć i tak dalej. Może nawet nie wiesz, że coś się może wykrzaczyć, bo nie gadałeś nigdy z prawnikiem na ten temat. Także to jest bardzo ważne, żeby się zabezpieczać. Pomoże ci w tym pytanie łączone tutaj, co stracisz, jeśli nie wyjdzie. Tak? Im więcej stracisz, tym bardziej to oznacza, że jesteś mniej zabezpieczony. Tak? Jeśli stracisz wszystko. Żonę, dom, auto i chomika, to znaczy, że lista twoich zabezpieczeń była pusta. Jeśli w przypadku niepowodzenia stracisz spółkę, to znaczy, że twoja lista zabezpieczeń była, no i co najwyżej, nie wiem, samopoczucie na moment, bo przegrałeś. No to spoko. To lista zabezpieczeń była dobra, przygotowana, więc zabezpieczamy się. Punkt 8. Taki trochę nowatorski, nowoczesny. Czy ta branża obroni się przed lockdownem? Albo czy stać cię na lockdown? Oczywiście. My zawsze zakładamy, że już najgorsze przed nami, że już nie będzie i tak dalej. Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz niczego tak naprawdę, ostatecznie. W związku z czym pytam się ciebie, czy jeżeli ty jutro otworzysz firmę, marzy ci się restauracja i masz tyle i tyle pieniędzy, ile masz. Jutro otworzysz, zatrudnisz ludzi i za miesiąc zrobią roczny lockdown. To ja się pytam, czy to się obroni? Czy stać cię na to? Czy to wszystko jedzie tak na rympał, że bo lockdowny już były, to pewnie już nie będzie, dużo restauracji upadło, no to świetna okazja, bo za pół ceny można kupić restaurację na Piotrkowskiej w Łodzi, to musi być milionowy biznes. No, powodzenia. Zastanowiłbym się wiele razy. Więc zastanawianie się lockdownowe to nie jest zły pomysł. Ponieważ nigdy nic nie wiadomo. Potem wymyślą lockdown klimatyczny, bo powiedzą, że planeta cierpi jak nie ma lockdownu. Potem coś innego i nie wiadomo. Nie wiem.
Może nic z tych rzeczy nie będzie, a może będzie, no ciężko stwierdzić, nikt nie wie. Natomiast na etapie planowania, no to fajnie by było nie iść na rympał, że ty ryzykujesz dobytek swojego życia w oparciu o to, że ci dziś wychodzi, że będziesz ten magnatem restauracyjnym i 73 gwiazdki Michelin dostaniesz i po prostu będzie pięknie. Więc czy ta branża obroni się podczas lockdownu, a jeśli nie, to czy cię na to stać? Bo kogoś może być stać, tak? Są tacy, na przykład jak to jest któryś tam biznes, tak? Ja na przykład mam siłownię Sharks Bay, pierwsza w Polsce siłownia dla przedsiębiorców. No i to jest mój biznes numer 1 500 100 900, tak? W związku z czym to może ulec lockdownowi i nic się nie stanie. W sensie, okej. Okay. Możemy to na rak zamknąć, aczkolwiek i tak przez to, że mam też kancelarię prawno-podatkową z naciskiem na prawną w tym wypadku, no to jeszcze bym ten lockdown wykorzystał do dobrego marketingu, bo wcale byśmy się nie zamknęli, bo ten lockdown byłby nielegalny i tak dalej. Natomiast nie wszystkim chce się tak bawić, choć jest to świetna zabawa, ale nieważne. W każdym razie dlatego warto się nad tym zastanawiać. Punkt 9. A co jeśli ogólnie, w ogóle niezależnie od lockdownów, czegokolwiek zacznę zarabiać dopiero za rok? Bo ludzie, którzy nigdy nie prowadzili swojej firmy, oni mają takie magiczne liczby w swoich Excelach. Tam po prostu od jutra są klienci, pojutrze już jest przychód większy niż koszty, po pojutrze w sumie to już jestem milionerem. No, jakbyś to zrobił na Węgrzech, zarabiał w forintach albo w Rosji w rublach, to może bycie milionerem byłoby na horyzoncie. Natomiast w Polsce, gdzie walutą jest złotówka, trochę to dłużej zajmuje. Oznacza to, że Twoje wyliczenia mogą być o kant D rozszerzać i trzeba je po prostu skasować, przekreślić, zmniejszyć i tak dalej. Więc pytam się Ciebie, co jeżeli ta firma zacznie zarabiać dopiero za rok? Jak ja robię nowe projekty, otwieramy na przykład Instytut Lingwistyki w Hiszpanii albo w Brazylii, gdzieś tam kombinujemy, to mimo, że to jest działalność taka z jednej strony sprawdzona, tak, bo nie wymyślamy koła na nowo, tylko mamy działający instytut w Polsce, wiemy jak robić te kursy, jak robić marketing, duże know-how jest tutaj. No i zespół jest, kilkadziesiąt osób gotowych zapierdzielać tak naprawdę i robić coś fajnego razem. Więc jest duża taka handicap, taka przewaga można powiedzieć, że z miejsca powinniśmy zacząć zarabiać szybko, a mimo to zakładam zawsze, że przez rok to nie przyniesie ani złotówki, za to koszty będzie generowało 100%. Tak zakładam. Życie zazwyczaj to weryfikuje trochę na plus. Natomiast teraz wyobraź to sobie. Facet, który już zrobił Instytut Lingwistyki w Polsce, tak? Firma, która jakbym nie miał żadnego innego projektu biznesowego, tylko ten, to mógłbym godnie żyć i niczym się nie martwić i spoko. Więc choćby ta jedna firma. I mimo to dalej z taką pokorą, a może nawet z coraz większą, podchodzę do kolejnych rynków, do kolejnych produktów i tak dalej, zabezpieczam tę firmę, bo wiem, że mam ludzi na głowie, tak, że w sensie na utrzymaniu, odpowiedzialność taka, że no nie możemy sobie zrobić tak na rympał, przeinwestować i potem będziemy ludzi zwalniać i mówić, oni wrócą do domu, powiedzą swoim żonom, mężom, że no sorry, ale wieczorek coś nie porachował albo działał na kredyt albo coś. Nie chcę tak, nie chcę tak, więc to zakładam na rok. A tu taki gość, który jeszcze w życiu firmy nie miał, on w drugim tygodniu on już tam będzie zarabiać 5000. No, podszedłbym do tego ostrożnie, więc pytanie brzmi, co jeśli dopiero po roku zobaczę pierwszy zysk? Czy mogę tak robić? Czy może wtedy tym bardziej trzeba to robić na działalności nierejestrowanej, bardziej skupiać się na marketingu niż na biurze i tak dalej, zmniejszać koszty, żeby faktycznie zwiększyć szansę, że ten zysk w ogóle będzie? Także co jeśli zysk będzie za rok? Punkt 10. Co zostaje, i to jest dobre pytanie, mocne takie, nawiązujące do poprzedniego. Co zostaje, jeśli ten mój dochód planowany, który sobie genialnie wyliczyłem w Excelu lub na kartce, podzielę przez 2, a koszty pomnożę przez 2? Czyli zakładałem, że będę zarabiać od razu 10 tysięcy miesięcznie. Więc teraz zakładam, że będzie jednak 5 tysięcy miesięcznie. Ale zakładałem, że ta firma będzie mnie kosztowała 6 tysięcy miesięcznie, to teraz zakładam, że jednak będzie 2 razy więcej kosztowała, czyli 12 tysięcy. Po tym prostym rachunku, czyli o połowę zmniejszam zyski, o połowę zwiększam koszty, nagle wychodzi mi, że zarabiam 5 tysięcy, a wydaję 12. Jestem minus 7. I zaraz będzie karta kredytowa, limit w rachunku i kombinacje. I ty wtedy mówisz, Maćku, jak śmiesz, powinieneś tutaj wspierać mnie, myślenie pozytywne, prawo przyciągania, wiara w sukces, Rocky Balboa, no człowieniu,
daj mi tu power, motywacja, nie? Wiesz co, ty Maćku, bo ja rozumiem, że mama, że teściowa, że siostra, że oni wszyscy mi mówią, że to nie wyjdzie. Bo oni nie robili biznesu, to wiadomo, że się boją i zniechęcają. Ale ty mi mówisz, że takie coś? Tak, tylko ja ci mówię tym razem w oparciu właśnie o doświadczenie, nie w oparciu o jego brak, na zasadzie nigdy nie robiłem biznesu, to pewnie biznes nie działa, tylko właśnie ja ci mówię, że robiłem tyle biznesów i jeszcze żaden nie zadziałał tak, żeby od razu przychodzili klienci, od razu, żeby hajsy leciały i żeby te prognozowane zyski były tak duże, jak się wydawało, a prognozowane koszty były tak małe, jak się wydawało. Zawsze to tak wychodzi, że koszt jest większy, a zysk mniejszy. No, dobra. Teraz po tylu latach, kilkunastu, przy moim takim delikatnym pesymizmie biznesowym, faktycznie jest tak, że jak odpalamy kolejny projekt, to rzeczywiście zazwyczaj te zyski są większe niż ja zakładałem, bo ja zakładałem naprawdę już ostro, tak spokojnie, marnie, niedynamicznie. Już cały pesymizm w to włożyłem, więc praktyka pokazuje, że te zyski są wyższe niż założenia, a koszty niższe, bo ja też zakładam koszty totalne, że tak powiem. Więc jak przychodzi doświadczenie, to planowanie jest trochę bardziej realne, ale jak jesteśmy początkującymi przedsiębiorcami, to dzielmy przez pół zyski, mnóżmy razy dwa koszty. I wtedy sprawdźmy, czy ten model się w ogóle spina. A jak się nie spina, to co? Jak masz zaplecze, stokoła i stać cię na to, żeby on się nie spinał przez jakiś czas, to spoko. Nie ma problemu. Jak nie masz tego zaplecza, to trzeba albo wymyślić, jak te koszty jeszcze bardziej wycinać, albo znaleźć wspólnika, który będzie to finansować na przykład, a ty będziesz działać, czyli on inwestuje kasę, a ty czas. No różne są rozwiązania, ale proszę cię, nie idź w model, który się nie spina po tym działaniu matematycznym, który ci właśnie przedstawiłem. Bo to oznacza, że ten model się raczej nie zepnie w rzeczywistości. I wtedy płacz i zgrzytanie zębów, i straty, i długi. Punkt 11, bardzo ważny. Czy ta branża mnie kręci i do mnie pasuje? Bo są oczywiście biznesy, które mogą ci dać pieniądze, jakieś tam okazje i tak dalej, ale uważam, że najważniejsze jest to, co opisuje Simon Sinek w swojej książce Zacznij od dlaczego, czyli zaczęcie od dlaczego. Dlaczego ty chcesz to robić? Właśnie to, a nie tamto. Dlaczego akurat to? Czy to, co jest twoim why? Czy tylko pieniądze? Ja uważam, że nie wystarczy. Polecam ci mój inny film sprzed roku bodajże, gdzie przedstawiałem strategię Ikigai. Tam również tytuł jest mniej więcej o tym, jak zacząć biznes, więc znajdziesz to. Ikigai to cztery elementy, czyli to, że to, co robimy w życiu, powinno, jeśli chcemy mieć gwarancję szczęścia, to jedyną z tych gwarancji jest właśnie Ikigai. Co to jest? Po pierwsze, że robisz coś, co lubisz. Po drugie, że robisz coś, w czym jesteś dobry lub możesz być dobry, bo ja na przykład nie mogę być dobrym piłkarzem. Czyli to nie może być moim Ikigai. Po trzecie, że to jest coś, co jest dobre dla ciebie, świata, że czujesz spójność, tak? Że robisz coś fajnego dla innych też, że to ludzie korzystają na tym, twoi klienci na przykład, albo twój szef i tak dalej. I punkt czwarty, że tam jest hajs. Jak brakuje któregoś z tych czynników, to lipa. Czyli jak robisz coś, gdzie jest hajs, ale nie jest to twoją pasją i nie możesz w tym być dobry, to co z tego, że w tej branży jest hajs? Ty i tak go nie zrobisz, bo nie możesz w tym być dobry. A nawet jeśli to jest dziedzina, w której jest hajs i ty możesz w tym być dobry, na przykład sprzedaż kredytów, tak? Czujesz się dobry w sprzedaży, jest tam na pewno hajs w sprzedaży kredytu, ale nie jest to dobre dla ludzi, bo kredyty nie są dobre dla ludzi w większości, poza jakąś tam hipoteką i tak dalej. I nie czujesz tego, bo no, jesteś dobry w sprzedaży, ale ogólnie to wolałbyś siedzieć i programować, niż tam gadać z ludźmi. No to znowu pytam, po co? Tak jak się mówi ludziom po rozstaniu, że tego kwiatu jest pół światu, to tak samo jest z biznesem. Jest tyle różnych możliwości. Dla każdego coś miłego. Dlatego polecam ci albo zrobić test Gallupa, albo wejść na stronę 16, czyli 16personalities.com, 16personalities.com. W 10 minut zrobisz test, który da ci darmowy w dodatku, naprawdę mega wgląd w siebie samego ci da. Gallup jest bodajże płatny, ale warto zapłacić. Zrób jeden z tych dwóch testów albo oba i to ci da do myślenia. Bo kurczę, jak ja jestem strategiem, to ja muszę być na wzgórzu i planować strategię. Nie mogę być na polu bitwy, czyli siedzieć w mailu.
pisać i odbierać telefony od klientów, bo jestem strategiem. Nie byłoby to efektywne też nie. Odpisywałbym na maile słabo, wypaliłbym się zawodowo bardzo szybko, firma by się nie rozwijała, bo nie miałoby kto myśleć nad strategią i tak dalej. Ale już wiem, dzięki różnym, trochę doświadczenie jak najbardziej, ale też te testy mi bardzo pomogły, różne, też inne, żeby skumać to, że jestem architektem. Według testu 16 Personalities ja jestem architektem, więc ja muszę robić architekturę, tak? Muszę stanąć nad firmą i pomyśleć, dobra, ten się zajmuje tym w tej firmie, ten tym, a w drugiej firmie mam takiego gościa, który pyta mnie o to, ale w tym ekspertem jest ten gość z tej firmy, więc ja ich powinienem połączyć, niech on się go dopyta i tak dalej. Najwyżej ten dostanie premię za szkolenie tamtego człowieka z innej firmy, tak? Bo on jest, ten jest wydawnictwa ekspertia, tamten jest Instytutu Lingwistyki, więc wiedza przechodzi między firmami, no to trzeba jakoś to też rozliczyć. I w ogóle potrzebujemy eksperta od takiej dziedziny, od na przykład reklam na Facebooku. I ja to wszystko wymyślam, układam te klocki, zastanawiam się, gdzie się pojawiają problemy, czemu nie ma na to procedury. Tworzę te procedury, a raczej zlecam i nadzoruję i tak dalej. Jara mnie to, bawi, cieszy. Realizuję się w tym w pełni, a jednocześnie jestem w tym skuteczny. I to mi daje duże taką pewność siebie na przyszłość, że nawet jak te firmy padną, z jakiegoś powodu wszystkie naraz by padły, to ja wiem, że obojętnie jaką wymyślę, to już będę mieć taki właśnie handicap, że już wiem, jak to budować. Niezależnie, czy tam będzie produkcja skarpet, czy cokolwiek innego, pewne rzeczy są niezmienne, więc już te strategie i ta architektura będzie działała po prostu. I tak to jest. Ja jestem dobry w tym. Ktoś inny jest świetnym sprzedawcą. Puścić go do ludzi, to on po prostu takie relacje buduje, a jednocześnie jest fajny, etyczny i tak dalej. Jeżeli to jesteś ty, to nie powinieneś. Ostatnio miałem taką rozmowę. Pozdrawiam osobę, z którą ta rozmowa była. Nie będę podawać danych osobowych. I właśnie ta osoba mówi, że słyszałem, że w temacie konopi indyjskich, czy tam siewnych bardziej, jest niezły hajs, można robić suplementy i tak dalej, więc być może założyłbym sklep internetowy w tym temacie właśnie. I ja mu mówię, ty stary, ty mi przez ostatnie parę dni tłumaczysz, że najlepsze rzeczy, jakie ty robiłeś, się opierały o sprzedaż, o rozmowę z ludźmi. Nawet jak robiłeś coś, czego nie chciałeś robić na dłużej, jak byłeś kierowcą na Uberze, to najlepsze w tej pracy było to, że byli ludzie, mogłeś z nimi gadać, dzielić się doświadczeniem, dać czasem jakąś poradę, miło spędzić czas z ludźmi. I ty teraz mówisz, że ty założysz sklep internetowy i co będziesz robić? Siedzieć w tym sklepie, dodawać produkty, dodawać parametry, że to ma taką szerokość, a to ma taką wagę, negocjować z magazynem, gdzie wstawić towar, rozmawiać z kurierami i tak dalej. Naprawdę? Że to się prędzej czy później się wysypie, a nie daj Boże jeszcze wyjdzie i będziesz zarabiać dobre pieniądze w czymś, czego nie lubisz. To jest straszne ryzyko, bo wtedy się człowiek od tego uzależnia, tak? Bo myśli, że nigdzie indziej już nie zarobi tak dużych pieniędzy, jak mu raz to wyszło w życiu i tym trudniej zmienić coś. I on wtedy pomyślał, kurczę, na szczęście pojętny gość, więc on od razu w mig złapał, że faktycznie, kurczę, jak sobie to wyobrażę za rok, robić takie coś, to nawet przy zarobkach niezłych, to by była katorga. Tragiczne. Ja muszę sprzedawać, ja chcę iść do ludzi. I to jest to, warto sobie zadać to pytanie dzisiaj. Kim ty jesteś? Jakie masz parametry? Tak? Każdy z nas ma inne. Jeden jest taki, drugi siaki. I to jest świetne. Dzięki temu świat jest różnorodny, dzięki temu mam taką teorię, że świat w ogóle działa. Że są tak różni ludzie, że no, ten nie chce być chirurgiem, bo mdleje jak widzi krew, a ten nie chce sprzedawać nieruchomości, bo go to strasznie nudzi. Także to jest właśnie fajne. Więc kim ty jesteś? Szukaj biznesu dla siebie. Jak cię ta branża nie kręci, to ja bym jednak doradzał być w innej branży. Celem uniknięcia biznesu, który nie będzie ikigai, czyli nie spełni wszystkich czterech warunków. Punkt 12. Jaki problem rozwiązuje to, co chcę robić, to, co chcę sprzedawać? Czy ktoś mnie w ogóle prosił, żeby taki problem rozwiązywać? A może samemu go muszę rozwiązywać? Na przykład uważam, że Instytut Lingwistyki, w którym mamy coraz więcej kursów językowych, ekspansja i tak dalej, jest takim sukcesem, bo jest sukcesem znacznie większym niż ja przewidziałem, szczerze mówiąc. Naprawdę tak jest. I sam się czasem dziwię, jak to niesamowicie wystrzeliło w ostatnich latach. Mimo, że uczeniem języków zajmujemy się od niepamiętnych czasów, nie wiem, 2004 chyba. I w końcu nagle, ale wystrzeliło tak geometrycznie. W każdym razie,
wydaje mi się, że częścią tego sukcesu jest to, że ja sam jako maniak językowy ciągle musiałem rozwiązywać sobie jakieś problemy, tak? Na przykład uczyłem się języków, no i wkurzała mnie gramatyka, że to jakąś tabelkę, nie umiem tego zapamiętać, stresuje mnie to, nie wiem, no siedzę z tą tabelką godzinami. Albo uczę się 50 słówek naraz, no i następnego dnia w szkole na przykład zdawałem egzamin, ale po tygodniu już nic z tego nie wiedziałem. No czyli miałem swój problem, tak? Czyli często jest tak, że dobre firmy powstają w ten sposób, że znasz jakąś branżę, bo ona cię kręci, jesteś maniakiem tej branży, więc czujesz to, wiesz jakie są problemy, bo samemu sobie je rozwiązujesz. Część z nich już rozwiązałeś, no i pewnie skoro ty je miałeś, to pewnie dużo innych osób na rynku też je ma, tylko oni nie chcą tego rozwiązywać samemu, tak? Jak ja jako maniak językowy nie umiałem zapamiętywać słówek, no to przeczytałem tony książek na ten temat, szkolenia i tak dalej, wydane kupę hajsu i czasu, żeby znaleźć metody, przetestować je, doświadczyć i tak dalej, żeby w końcu zapamiętywać słówka w lot. Ale klienci Instytutu Lingwistyki nie chcą tego robić. Nie mają na to czasu, chęci, energii, robią swoje inne rzeczy w życiu. Oni chcą mieć gotowiznę, tak? Maćku, dawaj. Dawaj mi techniki dobre, sprawdzone, działające. Tylko takie chcę. I dlatego oni płacą mi za znalezione już wcześniej i opracowane rozwiązanie. Tak działa świat. Dlatego też, jeżeli działasz w branży, która cię pasjonuje, no to to już jest z automatu łatwiej, no bo już rozwiązania masz. Natomiast jak działasz w zupełnie nowej dla ciebie branży, to pytanie, czy problem, który ty rozwiązujesz, to ktoś w ogóle mówi o nim, nie wiem, na jakimś forum, ludzie się zgłaszają, że mają taki problem? Dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest ważne pytanie? Ponieważ spotkałem wielu przedsiębiorców, którzy myślą, że rozwiążą problem, którego w sumie nie ma. Nie chciałbym tutaj, bo pewnie ta osoba to ogląda, ale no muszę to powiedzieć. Był kiedyś, dostałem takiego maila, kiedyś z takim, normalnie nie sprawdzam swoich maili samemu, ale no to była taka propozycja, że dotarła do mnie drogą naszego zespołu. Człowiek zaproponował mi biznes, mam nadzieję, że już wymyślił inny. Zaproponował mi biznes zdalnego wysyłania zniczy. Co to oznacza? Że uwielbiasz Charlie'ego Chaplina, załóżmy, że on jest pochowany, nie wiem, w Paryżu, strzelam, to moja ignorancja może tutaj sięgnęła zenitu właśnie, ale niech będzie na potrzeby przykładu. No i tam jest jego grób, no to nie pojedziesz zaświecić znicza, zapalić znicza na jego grobie, no bo z tego powodu nikt nie jedzie do Paryża. To będzie apka i w tej apce możesz kupić taką usługę i dronem oni... nie mogę... I dronem ten znicz po prostu, oni go tam wyślą. I zdali, i potem się wyślą z... Naprawdę, ja przepraszam szczerze, jeśli ta osoba, która wysłała mi tego maila, to ogląda, ja naprawdę cię przepraszam, stary, przepraszam cię. Naprawdę przepraszam, bo tak nie wypada po prostu, tak nieprofesjonalnie reagować. Ale no różne... Początkujący przedsiębiorcy mają pomysły. Licząc, bo często jest taki mit, że jak ja wymyślę coś genialnego, coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, szok, to właśnie na tym się robi miliony. Nie, miliony się robi na tym, że jest jakiś problem w społeczeństwie, pewnie wiele firm próbuje go rozwiązać, a ty rozwiążesz go inaczej. Być może lepiej, a nawet jak nie lepiej, to inaczej. I dla wielu ludzi to twoje inne rozwiązanie będzie lepsze, bo tamte rozwiązania im nie pasują, tak? I już. Tak się robi miliony. Owszem, być może miliardy robi się na genialnych pomysłach. Tylko, że na każdego człowieka, który zrobił na nich miliardy, przypadają setki tysięcy ludzi, być może miliony ludzi, którzy zbankrutowali, szukając swojego świętego złotego graala, którego zazwyczaj wcale tam nie ma. Także, jeżeli cię nikt nie prosi o rozwiązanie, czyli ja bym zapytał takiej osoby, czy ktoś cię prosił o to, żeby móc zapalić znicza na grobie Charlie'ego Chaplina? Czy ktoś cię pytał o to? Nie wiem, zgłaszają się do ciebie ludzie i narzekają, albo jak pijesz piwo z przyjacielem, to on mówi, tak szkoda, że nie mogę wysłać znicza na grób, nie wiem, świętej pamięci państwa Kaczyńskich. Bo by wysłał. Czy ktoś zgłosił ten problem, tak, że jest zapotrzebowanie? Jak nie i ty sobie to wymyśliłeś, wręcz powiem brutalnie, uroiłeś, to ja bym to sprawdził. Przeszukałbym fora internetowe, sprawdziłbym, czego ludzie wyszukują w Google, żeby nie rozwiązywać problemu, który nie istnieje.
Bo to jest tak, jak wiele na przykład teraz kryptowalutowych projektów będzie rozwiązywać problem, że praw autorskich. Czyli my zrobimy kryptowalutę, która będzie broniła praw autorskich, jest już cała branża pod to, czyli NFT, czyli obrazki rzekomo zaszyfrowane kryptograficznie, a tak naprawdę to link do nich jest zaszyfrowany kryptograficznie. Tam będą ciekawe projekty w przyszłości, ale większość tej branży nawija makaron na uszy, bo tak naprawdę rozwiązują problem, którego nie ma. Przepisy o prawach autorskich istnieją od dziesiątek lat. Są naprawdę precyzyjne, naprawdę czasem jak wstawisz do swojej prezentacji PowerPoint niesprawdzone foto, to zgłosi się do ciebie człowiek żądający 5000 odszkodowania. Mieliśmy taki case. Także różne rzeczy, to jest uregulowane. Notariusze też istnieją. Tak? Nie ma czegoś takiego, że jest problem ze sprzedażą nieruchomości albo innych rzeczy, żeby to było prawnie wiążące. Nie, są notariusze, hello. Także pytam się, czy rozwiązujesz realny problem? Czy ludzie, z którymi rozmawiasz, zgłaszali ci ten problem? Nie, że ty spytasz mamy, mamo, czy ty, jakby była taka usługa, żeby zapalić znicz na grobie Marii Kaczyńskiej, to czy byś skorzystała? No to twoja mama może powie, że tak. No bo jest twoją mamą, jest miła, lubi cię w miarę i tak dalej, chce, żeby ci wyszło. No i w sumie sobie tak myśli, że czemu nie? Że w sumie to może i bym tak zrobiła faktycznie. Tylko że jedyną metodą sprawdzenia, co ludzie by naprawdę zrobili, jest chcieć, żeby za to zapłacili. Czyli jej powiedz wtedy, dobra mamo, 38 zł. I jutro będzie ten znicz zapalony. Ciekawe, czy dalej będzie mówiła, że tak. Naprawdę, tak się testuje pomysły na biznes. Otwierając portfel, robiąc przedsprzedaż, jeśli jeszcze produkt w ogóle nie powstał. Z informacją, że powstanie na przykład dopiero za 4 miesiące. Jeśli nikt nie bierze udziału w przedsprzedaży, to ludzie tego nie chcą. To jest bardzo ważne, bo tylu przedsiębiorców widziałem wymyślających niesamowite, niestworzone pomysły genialne, które uczynią z nich zyliarderów, że szok. A ja w tym czasie se klepię kursy językowe, tutaj wydawnictwo. Owszem, to wszystko ma jakieś unikaty, tak? Ale no, ani nie mam pierwszego wydawnictwa na świecie, ani pierwszej firmy z kursami językowymi na świecie. Ani nawet kolejne projekty, które niebawem wystartują, też nie są pierwszymi projektami na świecie w tym zakresie. Więc my bierzemy pomysły, które wiemy, że są, sami mamy jakieś potrzeby i widzimy, że rynek ich nie zapełnia, nie zapewnia. I chcemy to zrobić po prostu lepiej. I działa to. I tak to ogólnie działa. Wiem, chciałbyś Facebooka wymyślić. No trudno, już wymyślono. Także bardzo ważne pytanie, jaki problem to rozwiązuje. Pytanie 13. Co jest unikalną cechą mojego produktu, usługi lub obsługi klienta? Czyli dobra, z jednej strony mówię ci, nie wymyślajmy Facebooka, bo w większości przypadków skończy się to fiaskiem straszliwym. Z drugiej jednak potrzeba mieć coś unikalnego, to może być unikalna cecha produktu lub usługi. Co masz ty, czego inni nie mają? Na przykład my w Instytucie Lingwistyki mamy 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem, czyli z prawdziwym Amerykaninem, Hiszpanem, Francuzem, Włochem, Rosjaninem, Niemcem. 2 razy w tygodniu, przez cały dostęp do platformy 5 lat. To jest coś, czego na stan mojej wiedzy nie ma żadna firma na świecie w tym momencie. Czyli zobacz, z jednej strony biorę pomysł, wręcz można powiedzieć wyświechtany. Uczyć języków będą. Wow, wymyślił normalnie nowość. Ale wokół tej nudnej, powtarzalnej idei zaczynam ją obudowywać. Tak, zrobię z tego Netflix językowy. Będą ciągle dochodziły nowe materiały. Klient raz płaci i ciągle coś dostaje nowego, bo ją rozbudowujemy o kolejne poziomy, o kolejne materiały wideo. Potem kolejna unikalna cecha, że dodajemy elementy gramatyczne w zupełnie nietypowy sposób. Bez tabelek i dziwnych rzeczy, przez skojarzenia i zabawę. Potem dodajemy kolejne, że uczymy najważniejszych tylko słówek, a nie wszystkich na rympał jak leci i robimy to w dodatku przez skojarzenia i drogą podcastów. I nagle tych cech unikalnych jest tak dużo, że powstaje produkt, którego nawet jakbyś chciał, to nie kupisz u konkurencji, bo konkurencja go nie ma. No i już. I tak to na tym to polega. Zamiast wymyślać genialną ideę, to bierzesz fajną ideę, na którą jest zapotrzebowanie i wymyślasz genialne udogodnienia do tej idei. Tak, jak to zrobić? Albo to, że my dajemy gwarancję zdania certyfikatu. Tak, jak ktoś przerobi nasze kursy językowe, nie zda certyfikatu, no to 100% zwrotu wpłaty.
Nie wiem, czy są takie firmy inne w Polsce. Nawet jak są, to jest ich bardzo, bardzo mało, więc to też jest unikalna cecha. Czyli dodajesz, rozwiązujesz kolejne problemy klientów. Tak to właśnie działa. W siłowni robimy to samo, tak? Co jest problemem klienta, że musi tachać ze sobą plecak. Mnie to też wkurzało, jak chodziłem na treningi. Zawsze plecak, a już wyszedłem z domu, zapomniałem stroju, to dziś nie ćwiczę i tak dalej. No więc w naszej siłowni strój jest dla każdego w każdym rozmiarze. Przychodzisz na gotowo, masz wszystko, masz bidony z filtrowaną zdrową wodą, masz ekspresik do kawy, gdzie przedsiębiorcy ze sobą rozmawiają, masz strój, gacie, koszulkę, wszystko jest. Przychodzisz, nic nie musiałeś przygotowywać. Rozwiązany problem. Przedsiębiorcy nie mają z kim rozmawiać. Rozwiązujemy ten problem. Na siłowni ludzie siadają, rozmawiają. Ludzie nie mają jak wychować przedsiębiorczych dzieci, bo szkoła nie daje rady. A sami też czasem nie są przedsiębiorcami, no bo ani nie prowadzili firmy, albo gdzieś zbankrutowali, albo pracowali tylko na etacie, więc czują, żeby chcieli, ale jeszcze nie mają kompetencji. Rozwiązujemy ten problem w wydawnictwie Ekspertia, tak? Kursy, książki, cała seria Misia Ekspertusia i tak dalej. Znowu, nie pierwsze wydawnictwo, nie pierwsze książki, ale udoskonalamy, tak? Czy mógłby być bohater, który nie uczy tylko moralności, bo tego jest mnóstwo na rynku, tylko uczy też inteligencji finansowej, leadershipu, nawyków i tak dalej. Tego nie było za bardzo, więc udoskonaliliśmy trochę ideę i tak to się po prostu robi, w związku z czym unikalne cechy Twojego produktu. To trzeba się naprawdę zatrzymać, kartka, długopis i pisać. Jak nie ma żadnej unikalnej cechy, czemu mam skorzystać z Twojej firmy, a nie 73 innych? To jesteśmy w tyłku. Po prostu. Musisz mieć unikalne cechy. Czasem unikalną cechą jest osoba, tak? Że ludzie kupują Tesle, a nie elektryczne Audi, bo Elon Musk, bo lubią Elona Muska. Mnóstwo ludzi takich jest. Tak, mnóstwo ludzi kupuje iPhone'a, a nie Samsunga. Nie dlatego, że porównali parametry i tak się wielce na tym znają, tak im na tym zależy strasznie, że iPhone wygrał, bo w zasadzie w porównaniu parametrów to zazwyczaj jednak Samsung wygrywa. Ale Steve Jobs i ta kultura wykreowana przez Apple, to im się podoba, to ich jakoś inspiruje i dlatego wybiorą iPhone'a. Unikalna cecha produktu typu iPhone to jest Steve Jobs. Naprawdę. I Ty możesz być unikalną cechą swojej firmy. Pytanie 14. Jakie działania generują zysk? Realny zysk. Co mi da pieniądze? To jest ważne pytanie, ponieważ znowu patrzę na tych początkujących przedsiębiorców. I oprócz biura, to co jeszcze? Leasing. On weźmie leasing, bo z nowym, wspaniałym, reprezentatywnym autem, to on zarobi kupę kasy. Błagam. Ja nie wiem. No chyba, że leasingujesz tira, bo robisz firmę transportową. Ewentualnie leasingujesz Skodę, bo będziesz na Uberze jeździć. To tu by można się zastanowić i może to mieć sens. Ale tyle razy widziałem takie przypadki. Zresztą sam tak robiłem. Leasing sprzętu. Jak otworzyłem pierwszą firmę, od razu leasing laptopa za 5 koła. Czemu akurat takiego? To był najdroższy laptop na rynku w tym czasie. Czemu akurat takiego, jeśli moją pracą było robienie marketingu moich produktów? Wtedy prowadziłem różne szkolenia, na przykład językowe. One były na żywo, natomiast marketing robiłem online i ten marketing robiłem przy komputerze. Czy potrzebowałem komputera za 5 tysięcy? Kilkanaście lat temu w dodatku, to 5 tysięcy to tak jak dziś byś kupił za 12. No ale ja tak myślałem, nie stać mnie było, to leasing i tak dalej. No to głupota straszna. A czy lepszy komputer, 10 razy lepszy, wygeneruje 10 razy większe zyski? Czy lepsze biuro wygeneruje lepsze zyski? W większości branż nie. Czy jakiś, nie wiem, turboczajnik do kawy czy herbaty wygeneruje większe zyski? Nie sądzę. To, co wygeneruje, to na pewno marketing. To tam są pieniądze. To jest w ogóle paradoks większości dotacji. Bo jak już są jakieś dotacje, na przykład z Urzędu Miasta, czy tam z Unii, to trzeba udokumentować, na co się to wydało. I tym czymś zazwyczaj muszą być głupoty. W sensie, na biuro możesz wydać, na czajnik możesz wydać, na komputer, mimo że masz swój, możesz wydać. Jak dobrze przykombinisz, to nawet auto za to kupisz. Mój zresztą kolega tak zrobił, bo powiedział, że będzie robić szkołę językową w kamperze. I przeszło. Pozdro. Nie będę może imienia mówić, bo nie wiadomo, kto patrzy. W każdym razie da się. Na wszystkie pierdoły, które są niepotrzebne początkującemu przedsiębiorcy, da się tą dotację wykorzystać, a na to, co najważniejsze, czyli na marketing, nie wolno. To pokazuje, jak właśnie dalekie jest myślenie urzędnicze od realnego świata, od przedsiębiorczości. Tak, że ci ludzie nie rozumieją, że
dotacja na kampanię na fejsie, na Google Adsy, na postawienie strony, no na postawienie strony by się dało, ale na marketing tej strony, na generowanie ruchu. To wszystko może mieć sens. Natomiast dotacja na takie pierdy, komputery, sprzęty, nie. Więc dlatego warto wypisać na kartce odpowiedź na pytanie, które konkretnie działania generują zysk, po to, żeby się skupić najbardziej na nich. Czyli jak jesteś masażystą, to co generuje zysk? Po pierwsze masaż, po drugie marketing masażu. Bo jak robisz marketing masażu, to masz więcej masaży i w dodatku jak masz więcej masaży, to masz dźwigać cenę, bo masz nadmiar klientów. Czyli zbywasz ich wyższą ceną i dalej masz pełny grafik. Te dwie czynności generują zysk. Wszystkie inne rzeczy nie generują zysku, więc nie powinieneś ich robić. Albo powinieneś je wyeliminować jak się da, a jak nie, to zlecić. No i już. Więc rób to, co generuje zysk, bo po to robisz firmę, żeby mieć zysk, a nie żeby robić firmę. Pytanie 15. Bardzo ważne. Gdzie jest mój klient? Znaczy, kim jest mój klient przede wszystkim? Kim on jest? Jako płeć, wiek, zainteresowania, co on robi, jakie ma pasje, co czyta, awatar twojego klienta, czy ty wiesz, kto jest twoim klientem? Oczywiście są branże, gdzie klient jest bardzo specyficzny i branże, gdzie jest bardzo mało specyficzny. Na przykład branża językowa, w której działam, jest mało specyficzna, tak? Bo wydawałoby się, że klient to pewnie będzie jakiś taki nastolatek, który się szykuje do matury. Okazuje się, że praktyka pokazuje, że mamy takich klientów w instytucie raptem, nie wiem, no 3%, 5% może. Dużo więcej mamy klientów 30-40 plus, ludzi, którzy uczyli się języków wiele razy, ale nigdy to nie wyszło, no bo metody szkolne, nudy, napudy, gramatyka, cudawianki. No i tyle, więc ci ludzie nie mają tych metod, chcą mieć nowe i mają świeży umysł, są gotowi uczyć się od nowa. Także tak to wygląda. No więc wiedząc to, docieram do tego typu klientów. W niektórych branżach klient jest bardzo specyficzny. Czasem to jest młode małżeństwo na przykład, a w dodatku to jest bardziej ona niż on. Tak, na przykład w sklepie meblowym prawdopodobnie klientem częstym, bardzo częstym, najczęstszym będzie młode małżeństwo, często z brzuchem, że tak powiem, w drodze. Znaczy brzuch już jest, dziecko w drodze. I raczej w dodatku ona jest klientem, w sensie to ona będzie decydować o łóżku do sypialni czy kołysce dla dziecka. No i już, i to jest konkret, tak? Wtedy ja wiem, kto jest moim klientem. Wielu przedsiębiorców nie wie w ogóle, dla kogo to jest. I to jest problem, tak? Bo można robić zły marketing w niewłaściwych miejscach, nie trafiać tam, gdzie trzeba, albo powiedzieć coś, czego się w danym miejscu powinno nie mówić. Bo tak też czasem jest. Jak wiesz, kto jest twoją grupą docelową, to nie zawsze warto wszystko mówić, na przykład prywatne jakieś kwestie swoje rozwiązywać, tak? Na przykład jeżeli sprzedajesz, nie wiem, czy to wymyślę, na szybko, ale jeśli byś sprzedawał coś, co jest najczęściej kupowane przez prawicowych ludzi, na przykład broń, tak, sprzedajesz pistolety, a tak się złożyło, że jesteś gejem, to być może w twoim marketingu, jak budujesz markę osobistą, kanał na YouTubie, pominąłbym jednak ten element. Bo może się okazać, że akurat ta grupa ludzi nie do końca lubi czy sympatyzuje z takim podejściem do życia. No i tyle. Tylko żeby to wiedzieć, to możesz czekać i zobaczyć, co się wydarzy i potem życie cię, że tak powiem, naprostuje na różne sposoby. Albo stwierdzić, dobra, ogarniam to, tak? Wiem, jakie prywatne rzeczy można mówić, pokazywać, jakie nie i tak dalej. No i już. I wtedy dopasować mój komunikat do tego, co sprzedaję i tak dalej. Tak jak w niektórych dziedzinach, branżach, warto by było jednak nie mówić nadmiaru prywatnych rzeczy. Tak, jeśli jesteś świadkiem Jehowy, no to spoko, ale jest szansa, że używanie tego na kanałach marketingowych może zadziałać na niekorzyść. No tak po prostu jest. No i już. Tak samo jak gadanie w ogóle na tematy w ogóle religijne, polityczne i szczepienne, to są trzy takie tematy, ten trzeci od niedawna, które w ogóle lepiej nie gadać, chyba że jesteś takim akurat wolnościowcem, że masz jakiś w tym interes. Także pytanie, czy wiesz, kim dokładnie jest twój klient, gdzie mieszka, co on lubi? I pytanie 16. Gdzie on jest w takim razie? Jeśli już wiesz, że twoim klientem jest matka z brzuchem, to gdzie ona jest? Na jakich forach, na jakich blogach? Na pewno jest na Facebooku, bo każdy tam jest praktycznie, poza mną. Ale ona też jest pod Ikeą.
Naprawdę, ona jest pod meblami Agata. Ona tam jest. Może to jest patent, gdzie można znaleźć taką osobę, tak? Nikt nie myślał. Może założysz bloga o meblach IKEA, gdzie będziesz je recenzować, tylko dlatego, że ty masz zupełnie inny produkt, mimo że, ale grupą docelową też jest ta kobieta w ciąży. Dziwne, nie? Ale jak ja bym produkował podpaski, to tak bym zrobił. Założyłbym bloga, jednego kulinarnego, a drugiego, znaczy ja, w sensie zatrudniłbym ludzi, którzy by założyli bloga, bo nie mam kompetencji do tego, nie? Więc powstałby blog kulinarny, drugi blog meblarski, wnętrzarski, gdzie by były recenzje mebli z IKEA na przykład. I oba te blogi przypadkiem regularnie wspominałyby też o tych podpaskach, które ja bym produkował. Dziwne? Tak, bardzo mało ludzi to robi, rozkminia to w ten sposób, ale tak to działa. Naprawdę to działa, bo chodzi o to, żeby sprzedawać do konkretnej grupy docelowej, tak? Czyli jeżeli jest na przykład produkt premium typu Mercedes-Benz, to dlatego też Mercedes organizuje gry w golfa. No nie tylko dlatego, że, no nie wiem, lubią wszyscy tam golfa, tylko dlatego, że oni zrobili sobie badanie i wyszło, że kurczę, no, kto kupuje Mercedesa? Ten, co ma trochę więcej pieniążków. A ten, co ma trochę więcej pieniążków, statystycznie często też gra w golfa. No i już. Ktoś może lubić, ktoś nie lubić, no ale w badaniu wyszło najwidoczniej, że ci z kasą częściej grają w golfa, pewnie dlatego też, że to jest droższy sport i tak dalej. No i już. No to my też bądźmy na polu golfowym po prostu, bo tam są ludzie, którzy mogliby kupić Mercedesa. Widzisz, jakie to jest nieoczywiste myślenie, że zamiast tylko sprzedawać Mercedesa oczywistymi drogami, patrzcie, mamy salon, tu jest, Mercedesy stoją i ogłaszamy się na Otomoto, najbardziej oczywistym miejscu i w Google. Tam, gdzie będą wpisywać Mercedes, Warszawa na przykład, no to myślimy w nieoczywisty sposób. Pole golfowe? Będziemy tam. Gdzie jeszcze będziemy? Tam, gdzie będą ludzie gotowi kupić nasz produkt. Tak to działa. Pomyśl w ten sposób. I właśnie myślenie w ten sposób robi się właśnie tak. Najpierw zastanawiasz się, kto jest twoją grupą docelową, a potem gdzie oni są. Bo moim klientem, znając swoją grupę docelową na przykład w Instytucie Lingwistyki, jak znam tą grupę, jak ona jest szeroka i to jest tak naprawdę kilka różnych grup, to ja wiem, że ja wcale nie muszę się ograniczać do promocji na grupach językowych, na Facebooku z zasięgiem do miejsc językowo powiązanych i tak dalej, u blogerów, influencerów językowych, mimo że to też robimy. Ale reklamujemy się też w zupełnie innych miejscach, na zupełnie inny sposób. Ponieważ wiemy, że są jakieś grupy, które dziś się tak naprawdę językami nie interesują, ściśle, że szukają, wpisują w Google, ale są naszymi ludźmi, tak? Są tymi ludźmi, których my mamy w instytucie. Więc ich też możemy mieć. Tylko oni są w tym momencie gdzieś indziej. No i już. Gdzie są? No właśnie. Tam trzeba ich znaleźć. Tam trzeba z nimi gadać. Tak to właśnie działa. Także to jest ciekawy patent, żeby wiedzieć, gdzie jest twój klient. Punkt 17. Co powinienem robić sam, a co podwykonawcy? Sam mam na myśli nie tylko ty swoimi tymi ręcami, tylko też sam w sensie twoja firma, tak? Czy stworzenie strony internetowej powinieneś robić ty lub twoi pracownicy, czy podwykonawca, czyli zewnętrzna firma? Odpowiadam, podwykonawca. Czy obsługę paczek, jak robisz e-commerce, powinieneś robić ty, czy podwykonawca? Odpowiadam, podwykonawca. Na przykład taka firma jak Imker. My nasze książki z ekspertia.pl wysyłamy zawsze Imkerem. To oni mają magazyn, drukarnia wysyła towar do nich. Ja nie dotykam tych książek. Nie mam ich. Fizycznie ich nie widzę. Nigdy nie widziałem tego magazynu. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie on jest, jaki ma adres. Nie interesuje mnie to. Drukarnia wysyła do nich, oni wysyłają do ciebie, do klienta. Wszyscy zadowoleni. Płacę niby trochę więcej, ale tak naprawdę oszczędzam znaczną ilość czasu. Kampania na Facebooku z kolei to jest coś, co my robimy w naszych firmach na taką skalę. Wydajemy dość duży budżet i tak dalej. W każdej firmie to Instytut Lingwistyki, to Ekspertia, to tamto, to Sekrety Spółek, kurs. To wszystko marketujemy na Facebooku, więc od tego mamy człowieka na stałe. Tu już nie ma zewnętrznej współpracy, tu jest człowiek na stałe. Kampanie w Google tak samo. Człowiek na stałe, który siedzi i tak naprawdę nie wyrabia ze wszystkim, bo tyle tego się dzieje. W związku z czym to jest dobre pytanie, które warto sobie zadać. Co powinienem robić sam albo ja jako firma, a co podwykonawcy? Na przykład księgowość, błagam cię, nie rób sam księgowości. Nawet jak to jest proste i to jest ryczałt i tak dalej, nie rób tego sam. Zapłać księgowej, nie tykaj tego. Po prostu. Później będziesz tykać na zasadzie jakiejś optymalizacji po wizycie u doradcy, ale nie rób sam księgowości, no bo hello. No chyba, że ty jesteś księgowym i masz biuro rachunkowe. Ale jak ty robisz inny biznes, to nie możesz robić księgowości.
No hello, dlaczego Instytut Lingwistyki ma sukces? Uważam, że ma. Dlatego, że ja nie robię księgowości w tym instytucie, tylko robię strategię. Ktoś inny robi marketing. Ja w sumie w tym marketingu też układam strategię i tak dalej. Dużo rzeczy się dzieje, no ale jak ja bym siedział z papierami, a tam są tysiące faktur, ja bym je pisał, te faktury. No wyobraź to sobie, ja piszę te faktury. Kto w tym czasie wymyśli pomysł na tę firmę w ogóle? No abstrakcja. Przedsiębiorco, nie masz czasu pracować w swojej firmie. Możesz tylko pracować nad swoją firmą. Więc albo pracownicy, albo zewnętrzne podmioty, że tak powiem, które się czymś zajmują, na przykład jak w przypadku strony internetowej. Czyli to jest to. Punkt 18, bardzo ważny. Czy zbierasz dane klientów? Jestem do dziś zażenowany. Mówię o tym od kilku lat na tym kanale i dalej w żadnej restauracji nikt mnie nie spytał o maila. I nie chodzi, że mnie. Maćku, to ty? Nie. Chodzi mi o to, że idziesz do restauracji i oni nie mają twojego maila. Przecież to jest niedorzeczne. Co za absurd. Strzelam w dodatku, że jak ktoś zamawia żarcie przez pyszne.pl, to ta restauracja dostaje tylko adres, a nie dostaje już danych kontaktowych. W sensie maila przede wszystkim. A ja bym poprosił, niech dostawca poprosi przy dostawie. Te dane są ważne. Nie dalej jak wczoraj. To było wczoraj. Byłem na akupunkturze. I uświadomiłem sobie i przy okazji, jak tak leżałem i nie miałem co robić, to myślałem o marketingu, bo o czym innym. Gdzie nie pójdę, to widzę, jak można by im poprawić marketing. No więc mówię. Mówię mojemu akupunkturzyście, którego serdecznie pozdrawiam, że ja tu chodzę od kilku lat. A to na akupunkturę, a to do osteopaty, a to z dziećmi i tak dalej. I wy dalej nie macie mojego maila. Żenujące. No sorry, ale to jest żenujące. To skąd ja mam wiedzieć, że wy odpalacie zajęcia tai chi? Skąd ja mam wiedzieć, że wy odpalacie tu zajęcia jogi? Macie na stronie jakąś terapię Bowena? Skąd ja mam wiedzieć, co to jest, jeśli nie dostanę maila, w którym ktoś w filmiku osadzonym by mi wyjaśniał w ogóle, co to za terapia i dla kogo? Nie mówię, żebym skorzystał z tych wszystkich usług, ale statystycznie klient by skorzystał z którejś usługi. No ale nie ma maila. Nie ma maila. Panie, nie ma maila. Także niedopuszczalne to jest. Musimy zbierać dane w opór. Oczywiście, zgodnie z RODO, tak, regulamin, wiadomo, to jest oczywista sprawa. Natomiast dane muszą być. Bez danych nie ma biznesu dalszego, ponieważ większość biznesów zarabia większość pieniędzy na powracających klientach. Jak oni mają wracać, jeśli ty im o sobie nie przypomnisz? W szybkim życiu oni o tobie zapomną już za tydzień. I albo im przypomnisz, a to telefonicznie, a to SMS-em, a to mailem, albo nawet listownie. Albo im nie przypomnisz, bo nie masz tych danych, bo zapomniałeś spytać, bo pomyślałeś sobie, no jak to, to ja mam kawiarnię i przy kawie będę prosić o maila, to takie dziwne. Może i dziwne, to pomyśl, wymyśl to. Starbucks to wymyślił. Podaj nam maila, wypełnij ankietę, dostaniesz ciastko. Widzisz, ciastkiem przekupili. Jakie to proste, przecież to dziecko by to wymyśliło, a 99,9% kawiarni w tym kraju dalej tego nie wymyśliło. Szok. Musisz mieć kontakty. Wszystkie dane są najważniejsze. Oczywiście te dane trzeba szanować, czyli wiadomo, RODO, jak i również jak klient poprosi o ich usunięcie, to trzeba je usunąć i dać klientowi spokój, zamiast go tam naganiać. No i też nie wciskać klientowi co dwa dni nowej promocji, tak? Więc to są rzeczy takie zdroworozsądkowe, wydawałoby się. Natomiast to, że dane trzeba zbierać, to jest klucz kluczy lub kluczów. To już klucznik by tylko wiedział, jak się poprawnie mówi. Punkt 19. Co jest najniżej wiszącym owocem? Bardzo często jest tyle spraw, jak się albo zaczyna, albo jak się robi już firmę, tak? Jest, czy nawet jak narada jest firmowa, tak? Przyszli ludzie i mają pomysły. Rozpisali 73 strony. No i nagle jest paraliż, tak? Tyle rzeczy do ogarnięcia i co teraz? Szok. Może ten projekt jest za duży. Może weźmiemy się za niego za rok. I wtedy pojawia się pytanie, co jest najniżej wiszącym owocem? Ja sam sobie zadaję to pytanie w każdym swoim biznesie regularnie, notorycznie. Z parę razy w tygodniu naprawdę wręcz. Co jest najniżej wiszącym owocem? Czyli jaki jest następny krok? Bo mamy tu se pomysła, nie? Że zrobimy Instytut Lingwistyki w Indonezji. Chciałbym, żeby w tym roku to się wydarzyło. No i dobra. I teraz taki projekt
brzmi ambitnie, tak? Muszą być lektorzy, musi być native speaker, musi być być może firma zarejestrowana w Indonezji, to jeszcze zależy, trzeba sprawdzić lokalne prawo i czy oni będą ufać firmie z Polski, przelewając nam pieniądze, jaki jest procesor płatności z ich waluty na nasze, czy to będzie dla nich wiarygodne, jak my będziemy pobierać w dolarach, kto będzie odpisywać na maile, jak w ogóle zweryfikować, czy ta osoba dobrze odpowiada na maile, czy to trzeba się chwalić tym, że my jesteśmy europejską firmą, czy wręcz ukrywać to, podpowiem, chwalić się, bo w Indonezji to, co jest europejskie, to jest lepsze, to już wiem, i tak dalej. Jest mnóstwo czynników. Można by się sparaliżować i stracić ambicje albo w ogóle chęci jakiekolwiek do działania. Więc odpowiedź brzmi, a raczej pytanie, jak jest najniżej wiszący owoc? Czyli co mogę zrobić teraz tu konkret jeden krok? Jeden krok konkret to jest na przykład w tym projekcie stricte, który tu służy nam jako przykład dziś, to by mogło być najniżej wiszącym owocem sprawdzić, czy w ogóle domena jest wolna. Tak, jak jest Instytut Lingwistyki po indonezyjsku, sprawdzić domenę, tak? I to jest jeden krok, który można zrobić. Drugi krok to można na przykład sprawdzić rynek nauki języka angielskiego z indonezyjskiego. Da się to sprawdzić, sprawdzając konkurencję, sprawdzając obroty różnych firm i tak dalej. To jest coś, że możemy zbadać rynek, czy oni się będą uczyć indonezyjskiego i tak dalej. Jest konkretny kolejny krok, zapytać znajomego Indonezyjczyka, czy to fajnie, że europejska firma, czy nie fajnie. Dobra, zapytaliśmy, wiemy, że fajnie. I kolejny, czyli najniżej wiszący owoc. Zwłaszcza jak pojawia się nowy projekt, jest duży i można tak zwlekać przez lata. I znam takich przedsiębiorców niedoszłych, którzy mają ciągle te swoje pomysły. Oni zrobią podcast, oni zrobią stronę, oni zrobią bloga, oni zrobią zajęcia dodatkowe, oni zrobią to, tamto. Niesamowite plany przy ich talencie do tego, że mogliby to robić dobrze, mogliby na tym zarabiać, ale oni ciągle planują. Więc ja się pytam, najniżej wiszący owoc, pierwsza akcja, co możesz teraz zrobić, nie wymyśleć, tylko zrobić. Ty nie musisz znać 17 kroku. Znaj pierwszy i zrób. Potem poznasz drugi i zrób. Potem poznasz trzeci, może nawet piąty ci się pojawi we śnie, ale nie będziesz dalej znać 17. No to musisz robić, dopiero wtedy będziesz wiedzieć. Tak to po prostu działa. I ostatnie 20 pytanie. Jak zrobić, by obecni klienci wydawali u Ciebie 2, 3, 4 razy więcej? Podpowiadam, nie kradnąc im portfele, tylko co zrobić, żeby chcieli u Ciebie zostawiać więcej pieniędzy? Bo w tym nie ma nic złego, wręcz jest to dobre, bo możesz rozwiązać, być może Twoja firma może rozwiązać więcej ich problemów naraz. Tak, na przykład są deweloperzy dzisiaj, którzy sprzedają mieszkania, ale rozwiązują drugi problem, bo mają też firmę remontową. No a ja sam, jak inwestuję w nieruchomości, to w stanie deweloperskim nienawidzę remontów, więc od razu pytam. I dobrzy deweloperzy już mają deale jakieś, albo mają swoją firmę remontową, albo mają deale w zaprzyjaźnionej firmie remontowej. Więc to od razu kupujesz nieruchomość i tak naprawdę od razu jest do wyboru na przykład 3 pakiety wykończenia. Light, średni, super drogi na bogato, nie? W zależności po co to kupujesz, czy na wynajem, czy na flipa, czy co, czy dla siebie. No i tyle. Więc to jest drugi problem rozwiązany. Ja z perspektywy klienta chwalę to rozwiązanie. To jest świetne. Dobrze, że wyciągają ode mnie więcej pieniędzy. Cieszę się z tego, bo rozwiązują mi więcej problemów naraz. Mało tego, można iść dalej. Ta sama, i znam takich deweloperów, którzy jeszcze do tego mają firmę zarządzającą najmem. Czyli oni wtedy mówią, panie Wieczorek, ty chcesz z tymi tam wynajmującymi gadać, odbierać jak telefon, jakby kran się zepsuł i tak dalej, co w moim wypadku już w ogóle byłoby abstrakcyjne, ale nieważne. No i wtedy mogę, no ja akurat nie, ale bo mam swój zespół na tyle duży, że jest to komu zlecić, ale wielu ludzi potrzebuje takiej usługi, jest to świetna usługa, no i już, i nagle masz trzeci problem rozwiązany, trzecia usługa sprzedana temu samemu klientowi, a ty czasem sprzedajesz jedną. U nas na przykład w Instytucie Lingwistyki obroty wzrosły znacząco, jak wprowadziliśmy kolejne języki. Zawsze jak wprowadzamy kolejne, bo nagle okazuje się, że ludzie jak zaczynają się uczyć języków w pasjonujący sposób, to chcą kolejnych. Kiedyś myśleli, kurczę, może kiedyś w końcu siądę do tego angielskiego, nagle zaczyna i mówi, kurczę, fajne to, to może jeszcze dokupię hiszpański. A dla stałych klientów jest tam dodatkowy deal i tak dalej, możliwości, więc jest to do ogarnięcia. Także tak powodujemy, że klient zostawiał nas więcej pieniędzy, klient też jest zadowolony, wszyscy się cieszą.
Na tym to właśnie polega. Czyli bardzo ważne pytanie, które powinieneś sobie regularnie zadawać, bo dzisiejsza odpowiedź będzie nieaktualna za 3 miesiące i wtedy trzeba wymyślić kolejną, adekwatną do tamtej sytuacji Twojej firmy. Jak spowodować, żeby klient zostawiał u Ciebie więcej pieniędzy? Być może dodać większe produkty, być może komunikować te produkty, bo może masz więcej produktów, ale ich nie komunikujesz. Czyli masz produkt, a nie powiesz, bo myślisz, że klient pewnie wie, pewnie się domyśla, że Ty też masz firmę sprzątającą. A skąd on ma to wiedzieć? Jak nie wie, się nie dowie, to mu musisz zaproponować. Być może trzeba poprawić obsługę klienta, tak? Bo za mało jest oryginalna, fajna. Może jakąś ciekawszą reklamę wymyślić, bardziej nietypową, oryginalną. Nas mega jara w wydawnictwie Ekspertia wymyślanie naszych reklam. My się tak bawimy przy tym, wymyślamy, kto wymyśli głupszy pomysł, ten rządzi. I tych pomysłów na pęczki, zresztą widzicie na tym kanale, jakie tutaj reklamy dochodzą, przeróżne. Tu animacja, tu wysłanie książki w stratosferę, ciągle coś się dzieje i to jest fajne. I potem są komentarze, kurczę, najlepsza reklama, jaką w życiu widziałem, oglądałem z przyjemnością. Albo ktoś pisze, obejrzałem 4 razy. A to są reklamy przecież. Wiesz, jaka to frajda jest? Także tak to działa i dlatego jest to tak istotne i nad tym się potrzebujemy zastanawiać, co zrobić, żeby klient zostawiał u Ciebie więcej pieniędzy. Bardzo ważna rzecz. To tyle na dziś. Przypominam, że na ekspertia.com.pl masz nasz nowy komiks, w którym bohaterami są bohaterowie programu Ekspert Bentleyu, jak również książka Ekspert Mody Męskiej napisana przez Alberta. Dzisiejszy odcinek, mimo że no nie krótki, ale jednak istotny, że pomógł Ci, wyklarował Ci niektóre rzeczy, że pomoże Ci uniknąć pewnych błędów, wtopy również finansowej, pomoże Ci podjąć rozsądne decyzje, być może warto, żebyś go jeszcze raz obejrzał z kartką i długopisem i na przykład z bliską osobą, jeśli planujecie coś robić razem albo ze wspólnikiem, żebyście faktycznie nawet na 20 godzin usiedli i rozpisali te wszystkie rzeczy, bo to nie są, pamiętaj, pomimo moich prymitywnych, głupich żartów, to ten program nie jest stand-upem. To jest program o życiu, o przedsiębiorczości przede wszystkim. I naprawdę, jak to zrobisz na poważnie, to mimo, że to jest bezpłatne na YouTubie i tak dalej, to może Ci to dać dużo i zaoszczędzić dużo, czego nam wszystkim życzę. Powodzenia w biznesach zatem, aby przedsiębiorczość w Polsce kwitła i aby mali i średni przedsiębiorcy stanowili trzon naszej gospodarki, bo wtedy tworzymy zdrowy kapitalizm. Jak nie jest za dużo korpo, a jest właśnie dużo fajnych, normalnych, małych i średnich firm i firmek. Wtedy się po prostu fajnie działa, fajnie żyje, produkty mają wysoką jakość, nie ma tandety, a jednocześnie ludzie się bogacą. Tego sobie i Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. Cześć!